Elo, elo, Martinello. Witam was gorąco. Długo mnie nie było, ale już jestem. Znajdujemy się właśnie w przepięknych Głuchołazach, gdzie wspólnie z kampusową ekipą jemy ptasie mleczko i biegamy po lesie w poszukiwaniu zagubionego szczęścia. Jak widzicie, jest ze mną mój nowy przyjaciel, Lis Vitalis. Ja kocham lisa, on kocha mnie i fajnie jest. Oczywiście w przypływie tych łask nie zapomniałem o tym, że należy regularnie o was dbać. Dlatego też postanowiłem nakręcić swój debiutancki klip, który będziecie mogli obejrzeć już po świętach. Wiem, że mi zazdrościcie. A w dzisiejszym odcinku coś dla spragnionych francuskiego klimatu. Dobra kawa, soczysty wąs oraz finezyjne jedzonko, a wszystko w dobrej cenie. Zobaczcie sami. Motyw wąsów to był to taki burza mózgów, można powiedzieć, właściciela i menadżerki. Luźny związek skojarzeń z Francją. No i pozostało na wąsach. Jeszcze w pierwotnym planie była wieża Eiffla, bagietka, rogal, ale zdecydowanie postawiliśmy na, znaczy właściciela, na prostotę i zostały wąsy. Można od nas wynieść pamiątki w postaci filiżanek. Jedna jest z wąsami i naszym logiem. Logiem Messier, a druga z ustami i logiem Madame. Ostatnio gościliście u siebie ciekawych ludzi, zostawili po sobie pamiątkę, możesz powiedzieć, co to jest? Tak, był to nasz pierwszy event, taki większy i zostawili właśnie taki malunek na ścianie. Generalnie polegało to na tym, że przychodzili do kawiarni klienci i zostawali zaczepiani przez ekipę Draw Corps i uwieczniani na naszej ściance. W menu widziałam śniadanie Madame. Możesz określić, co to mniej więcej jest? Mamy taką super promocję generalnie do każdej bułki. Mamy na przykład bułki z łososiem, z salami, z szynką. Dajemy do tego cappuccino, wszystko jest w zestawie 10 zł, także naprawdę to jest cena promocyjna, także takiego nasze śniadanie. Dla studentów nie tylko. Tak, szczególnie dla tych, którzy przychodzą na nas w biegu, zabierają kanapkę, biorą kawę na wynos i idą na wynos. Poza kawiarnią mamy tutaj do czynienia z jakimiś wydarzeniami kulturalnymi, spotkaniami z ciekawymi ludźmi. Jasne, jak najbardziej. Ostatnio organizowaliśmy spotkanie z podróżnikiem. Był u nas pan, który prowadzi taki fanpage na Facebooku Latamy z Wrocławia. Opowiadał właśnie o tanich liniach lotniczych, jak wyszukuje. To było bardziej takie spotkanie na luzie przy piwie, ale będzie też organizował u nas po świętach typowy warsztat. Już jak wyszukiwać tanie linie, tanie bilety, jak tanio podróżować, gdzie spać, co jeść, gdzie jest. Super, fajnie. Czyli zapraszamy. Mam nadzieję, że po wirtualnej wizycie w Messier and Madame Café już cieknie wam ślinka. A tymczasem znowu musimy się pożegnać. Zanim jednak to się stanie, mam dla was propozycję dwóch fajnych koncertów organizowanych przez Brockfest. Już 3 kwietnia o 20 w klubie Alibi wystąpi zespół Lao Che, a dzień później o tej samej porze zespół Koma. Gorąco polecam. Czekajcie z niecierpliwością na szalony klip i zaglądajcie na fanpage, gdzie znajdziecie wszystkie ciepłe ploteczki na mój temat. Żegnam słodko i pamiętajcie, lepiej suchym być od rana niż mokrym na wieczór. Wesołych świąt!